I jesteśmy na basenie w Solcu Zdroju. Tak? Śmierdzi siarką. No, jakby ktoś bąka puścił, nie? Tato puścił bąka. To nie. Znaczy nie puścił, tylko siarkę śmierdzi. I jak tato puścił bąka do siarki. To znaczy, teraz dopiero idziemy na ten basen. Sezamie, otwórz się, chyba się nie otwiera sezam. Nie się otwiera. Mam nadzieję, że nie zalejemy kamery, nie? Bo też nie wziąłem tej obudowy całej. Mamy klapeczki wszystkie. No. Tu się kurteczki zostawia. Za 2 godziny dla nas wszystkich zapłaciliśmy 240 zł. Tanio w sumie nie jest. Mam nadzieję, ale fajnie jest tutaj. Ej, mam nadzieję, że się będzie opłacać. Nie? To wam powiemy. To wtedy nie będziecie mieli niepewności. Tak jest. Co do tego miejsca, to wam powiemy, czy będzie okej, czy nie. Tak jest. Teraczniki musieliśmy kupić, bo my nie wzięli. Będą do domu, nie? Mamy takie dwa kolory. Idą. O, mamy takie numerki, pokaż numerek. O, jaki ładny. Mówisz, też ma numerek. Też mam taki. O, ja mam 4-4-5. No, jak macie? Jest coś tam, no, tutaj, no. W tym miejscu. Mamy przybierać. I tu nawet mamy zdjęcie. Tak, mamy zdjęcie, no. Tu się idzie. Nie, no, chłopaki to chłopaki, nie? Chłopaki osobne, nie? Maksiu, w japonkach musi się mordować. Ale kupimy kroksy. A, do góry to się wchodzi. Tylko bukowo, ja muszę tylko tak trzymać stópami. No, z tak stopami, żeby nie spadywały, nie? No. No wiem, no. Tak mi spadywało. O. Także sprawdzamy basenik i wchodzimy. Ale pachnie, zapach. O, ile ludzi. O. Nagramy. To jest wjeżdżalnia. Tam są siarkowe, ale to zajęte, wiadomo, każdy się leczy. O, można w siatkę grać, zjeżdżać. No elegancko. My już lecimy, tam jest zjeżdżalnia. Zuzia nie chce wyjść. No już chodź, 2 godziny. Idziemy. Super był, ale szczerze to 2 godziny to jest taki maks, jak na ten basenik. Nie, Maksiu? Hej, już wychodzimy. No, jest deptaczek w Solcu. Idziemy coś przekąsić, bo dziś są tak głodne, że aż brzuchy bolą. Dzisiaj w sumie my śniadanie jedli, a mamy godzinę 19. Zabierzemy? Jesteśmy w Hardasiu. O, Andrzej Duda przemawia. Co? Na sushi. Bez dzieci. Na randce. Tak jest. Coś sobie wybierzemy i potem pokażemy wam, co my wybrali. Mamy już ramenik, a Aga ma zupę miso z mulami bez muli. I ramenik, próbujemy. Miodowy piecyk. Tam mają też pizzę, robią, także też super. Na Miodowej jesteśmy. Kupimy bilet, bo mamy do 15.40, mamy 11.22. Pasuje kupić bilet, żeby nam Straż Miejska nie zablokowała nic. Choć na 35 kołach będzie im ciężko. I kochani, pokażemy wam, co my wczoraj jedli. Zobaczycie, albo teraz w przebitkach, bo dużo nie mówiłem. Charakteru niestety nie weszliśmy, było zawalone wszystko. W tylu ważonki. W stylu męża. Idziemy, zobaczymy, czy będzie miejsce w charakterze, bo wczoraj nie było w ogóle. Byliśmy w Zazia, bistro za to. Zobaczycie, bo tam troszeczkę chyba tylko nagrałem. Nie wiem, czy w ogóle nagrałem. No, o Jezus. Chyba ludzie w ogóle czekają na stolik i to jest tak oblegane, no to jednak chyba, albo że oblegane. Zarezerwować chyba, no. Powiedzieć, że chcemy na to, nie rezerwować na koniec. Oblegany tak ten charakter i tylko na 22 była rezerwacja na 2 osoby. Także oni mają na cały dzień już zarezerwowaną restaurację. Z drugiej strony dobrze, że właśnie tutaj może nam się nie udało, ale z drugiej strony dobrze, że w ogóle poszliśmy i że nam się udało zarezerwować. Zarezerwować. Bo jakbyśmy na przykład zadzwonili, nie wiem, o 18 czy o 19, no to wiadomo, że by już nie było. Także chyba będzie dobrze, zobaczymy, ocenimy. No tu jestem. Pan szefem kuchni jest pan Daniel Myśliwiec.
tak. No ale w zasiabisu nam prawie zawsze smakowało, tylko pasztet dziwny, jałowy, a tak to, no i ten ozorek. Ozorek, carpaccio z ozorka, a to dosłownie smażony ozorek, gotowany, smażony z mozzarellą di bufala, z pomarańczami. Takiego sznitu tam brakowało. Mocy, mocarza, takiego pierdolnięcia. Minoas, my trafili do greckiej tawerny. Właśnie te menu, co ja chciałem, właśnie te dziurkowane. A uszy mi zmarły, no dobrze. Bo też można to wybrać, albo dziurkowane, albo te szyte, co mamy. Tylko, że je my za często zmieniamy, a te dziurkowane jednak są drogie. No, tutaj mamy takie czekadełko. Zaraz spróbujemy, co to może być. Taka pasta. Nie, to będzie serek pewnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy herbatkę grecką. I paprykowy. A dobry. Wzięliśmy sobie mix grill, czyli tak dużo mięsiwa. I musakę, czyli klasykę, nie? I elegancko. No i wam powiem, że ta herbatka bardzo dobra. Smakuje właśnie... Nie wiem, albo się pani spytam. Taki jest owocowy posmak, ty może rozgadniesz. No są jakieś owoce tutaj na pewno w tym. Wanilia, nie wiem. Hibiskus, nie wiem. Ni to wanilia, ni to taki słodki owoc. Taki... Albo pogrzebiem, ale po tych kosteczkach będzie ciężko zweryfikować, co to za owoc. Nie, to skarabek to tam jeszcze okej, nie? Ale... Tutaj mamy musakę. Pyszną. A tu mamy taki talerz grillowany. Łoje, to będziemy musieli we dwoje wieść. Co tu mamy? Sałateczkę. Tu mamy pewnie cacyki, cytrynka. Jestem ciekawa, no, cacyków. No kochani, pierwsze wrażenie przepyszne. Domowe frytki na 99,9. Kotlecik milion dobry, musaka przepyszna, delikatna, że no lasagna czasami jest gorsza. I, no mus pyszna. Tutaj kiełbaski mamy. Greckie, cacyki przepyszne, taki jogurt grecki, naprawdę taki grecki, gęsty, taki, że ma no, na powyżej 30% tuszu. Winegret do solóweczki też naprawdę rewelacja, słodziutki, troszeczkę złamany kwasowością i fajne świeże warzywka. Na resztę wam powiem, ale myślę, że będzie wszystko dobre. Może niepozornie to wygląda, ale te przyprawy i to wszystko, zapaszek, no rewelacja. Ja, czujemy się jak w Grecji. Nie trzeba jechać. Nie wiem co to, ale coś fajnego. To jest chyba miód będzie. Może taki miód, bo nie jest popularny. Jogurt grecki z miodem i z cynamonem. Pyszne. Jakie nieoczywiste. A tutaj pan sobie ogląda o TikToki. I prowadzi autokar taki wielki. No, fajnie iść, przekonać się na własnej skórze, spróbować. Nie zniechęcamy, tak? No bo ogólnie fajne miejsce. Takie może... Klimatyczne w tak, takie ciekawe też może połączenie jakichś tam smaków. Aczkolwiek wydaje mi się, że wystarczająco jest pójść raz, spróbować i... I bardzo fajnie, o to na plus, to na plus. Na przykład mi się podobała obsługa. Tak. Że bardzo fajny. A czy my trafili akurat na taką zmianę? Czy znaczy coś? Nie, wydaje mi się, to już że kwestia tak jest, też, tak. Że już takie są założenia, że nie takie jest taka... Założenie. Jest nie luźna, jest tak sztywna, tak. Taka luźna atmosfera, nie jest taka sztywna, że byliśmy tam w restauracji, w Salta chyba się nazywała ta restauracja, no i tam kelnerzy w garniturach, w koszulach, w muchach, tak no, trochę za bardzo sztywno, zbyt oficjalnie. Tak jest. Jak, a tu fajnie, dziewczyny w męskich koszulach, albo w takich tak, bardzo tak, luźnych. Tak. Tak, no, loftowo, tak luźno, tak.